stara straciła napęd. Taki ładny Volkswagen Jetta. Wyskakują błędy od sondy Lambda. A tu jest turbina. Nowa. Zasta. Coś tu już mi się nie podoba, no ale przejdźmy dalej. Dobieram się do turbo w T6. Jak widać, kruszka jest uszkodzona i powiem wam tak, że jeżeli z tej perspektywy stoję, to tak naprawdę nie widać tego pęknięcia, także tak sobie tłumaczę, że nie jestem wcale ślepy. Ale pocieszacie mnie w komentarzach i piszecie, że co tam pęknięta gruszka. Ja kiedyś zamówiłem dyfer i przyszedł pęknięty. Także no marne to pocieszenie, ale jak wymienię samą gruszkę, to będzie jakieś kilka godzin roboty, a wymiana całej turbiny to jest niestety dużo więcej. Ogólnie te śruby tutaj są tak pochowane, że ich nie widać. Trzeba wszystko robić po omacku. Mogę sobie teraz sprawdzić, czy nic tutaj nie wycieka. Jest elegancko, no szkoda mi tego rozbierać. Także wymienię gruszkę, zaznaczę sobie położenie tych nakrętek. Pokażę wam jak, mam taki swój sposób. I może uda się to zrobić właśnie tak. Czyli tutaj dwie śrubki i tutaj jedna nakrętka i mam wyjętą gruszkę. To chyba wyjdzie ten... No. Ale jako, że nie ma tej turbiny teraz, bo miała przyjść, a nie przyszła, więc przechodzimy do innego samochodu. Volvo S40, silnik 1.6 HDI PSA i czasami gaśnie podczas jazdy. I teraz tak, mamy tutaj błąd 444D EGR Control. I teoretycznie EGR nie ma wpływu na gaśnięcie silnika, ale że jako jest to francuska technologia, to uwierzcie mi, że ma, bo miałem takie przypadki, że samochód nie odpalał, był tylko błąd EGR-u. Odpinało się EGR, samochód odpalał, gaz odpalał i tak dalej, później nie chciał zapalić, także EGR to wymiany. Druga sprawa, świece żarowe spalone są. W tych silnikach spalone świece żarowe powodują to, że silnik pracuje w trybie awaryjnym, czyli nie ma mocy. One tutaj pomagają dopalać DPF-a i tak dalej, także nie będę się w to zagłębiał, świece do wymiany. Druga sprawa, wykręcenie tych świec. W nich zawsze zapiekają się żarniki. Po prostu Francuz chyba zrobił je z jakiegoś słabego materiału, albo po prostu otwór, w który wchodzi żarnik, jest jakiś za mały, nie wiem co się z nim wyprawia. Także próbowałem jedną ruszyć, stoi dęba, także będzie walka. No i chyba tyle. Dzisiaj jest poniedziałek, koniec dnia, także mam nadzieję, że nie będę musiał jutro tego robić i nie psuć sobie wtorku. Taki ładny Volkswagen Jetta. Wyskakują błędy od sondy Lambda, silnik nierówno chodzi, ale coś czuję, że to nie jest sonda Lambda. Gdzieś tu słyszę jakby ssało lewe powietrze. Ale nie jest to takie łatwe do sprawdzenia. Dobra, coś więcej wiem na temat Jetty. Mianowicie tak, przewody nigdy nie wymieniane, 120 tysięcy przebiegu i filtr paliwa, a świece to 10 tysięcy, także raczej tutaj nieszczelności nie ma, aczkolwiek wydawało mi się, że jest. Także wymienię przewody, które ewidentnie widać, że tutaj mają jakieś przebicie. I tutaj nawet też widać, że jest to wyjarane wszystko w środku. Świece są eleganckie, także zaraz zobaczymy. Pokażę wam, jaki błąd generuje Jetta. 190-58 Linear Oxygen Lambda Sensor Pump Current Trim Circuit. Nigdy takiego błędu nie widziałem, więc może faktycznie ja błądziłem tutaj, bo zmyliło mnie to rzucanie silnikiem. Także być może to faktycznie jest sonda Lambda walnięta. Patrzyłem na skład mieszanki, to ładnie trzyma delikatnie na minusie, czyli delikatnie go przelewa, tak o 5%, więc przy pełnym obciążeniu jest ok. I nagle wyskakuje taki błąd. Ale być może, że po prostu jest walnięta sonda. Przez swoją wstrzemięźliwość straciłem jakieś 2 godziny. I okazało się, że to jest jednak sonda. No może nie dwie, ale z godzinkę na pewno. Ta w ogóle całkiem inaczej pokazuje. Ta dolewa 4% paliwa, a tamta pokazywała, że odejmuje 4. Skład mieszanki jest ok. Na pełnym bucie jest tak 0,8, czyli jest ok, bogato. Także widzicie, no takie kwiatki
Po prostu widziałem już takie sytuacje, że na przykład wymienili 4 sondy w BMC, okazało się, że jest dziura w dolocie. Także no, nie lubię wymieniać czegoś, czego nie jestem pewien. Także straciłem godzinkę, no bo tam jeszcze przewody wymieniłem, bo one były wypalone akurat. Silnik dalej jakoś tak nierówno chodzi, ale nie wiem, może po prostu ma jakąś kompresję nierówną czy coś. Także paliwko jest ok, skład mieszanki jest ok, idealny. No filtr paliwa przydałoby się wymienić, ale to raczej nie wpłynie na jazdę. Wymiana sondy nie jest jakaś skomplikowana, ale jest to szerokopasmówka, ona nie jest tania, więc wymieniać na pałę sondę szerokopasmową, która kosztuje tam 5 stówek, no to tak powiem wam, trochę niefachowo. Przejechałem się jeszcze raz, wszystko wygląda ok. Przy tamtej uszkodzonej sondzie tutaj wskakiwała jakaś wartość zastępcza 1,8 czy coś takiego. Nie ma błędów. Takie ładne Volvo S40 i pani mówi, że coś hałasuje w kole. Pewnie słychać, ale sprawdzałem i to nie jest łożysko w kole, tylko łożysko podpory półosi. Także można się pomylić. Trzeba na to uważać. Taka ciekawostka, Touran 2 2019 rok, chyba 1.6 TDI, nie wiem. I skrzynia deku 200, czyli na suchych sprzęgłach. Nie ukrywam, że nie jest to moja ulubiona skrzynia. Wolę 250 i 500. To jest transporter z felerną turbiną. A tu jest turbina, nowa, zasa. Coś tu już mi się nie podoba, no ale przejdźmy dalej. Tak jest zapakowana. O, autentycznie, nic tutaj nie wyciągałem. I to jest odbite, znowu. O, a tak. Raz tak się odbijało, raz tak. Ale na szczęście się nie uszkodziła gruszka. Dramat. Uzgodniliśmy zasad, że wymieniam samą gruszkę i gwarancja nie przepada. Także cieszy mnie to. Poskładałem tę szóstkę i powiem wam tak, że naprawdę wrażenia z jazdy tym silnikiem są naprawdę rewelacyjne. Turbo tak od 1400 obrotów już czuć, że pompuje. I tak, trochę mnie tutaj zadymił, bo chyba to stare puściło olej i naprawdę wydobywał się taki niebieski dym w lustereczku. Lustereczko po wysprzecie, tutaj widziałem najwięcej. Także chyba się udało. Samochodzik śmiga. Niestety tutaj tak, dwumas jest rozwalony. Wtryski też coś kuleją, bo szarpie rano silnikiem jak się odpala. No i wydymi się i będzie ok. Może otworzę szybę. Także silniczek konstrukcyjnie fajny jest, naprawdę jedzie to z samego dołu. Nie czuć jakichś tutaj DPF-ów na tłumiku, bo w tych starych 1.9 TDI, czy tam 2.0 chyba później było, fajnie wstawało turbo, później dołożyli DPF-a, to przestało to wstawać. W tym 1.9 chyba 115 koni. A tutaj naprawdę to jest tak skonstruowane, ta turbinka wstaje rewelacyjnie. Pokażę wam, jak to założyłem. Tutaj zaznaczyłem nakrętkę, taką kreseczkę i zablokowałem tą blaszką, tylko odwróciłem ją. Także działa, udało mi się to jakoś przełożyć. Nie wiem, czy to można popełnić jakiś błąd. Myślę, że tutaj jeszcze czujnik coś by wychwycił, coś by skorygował może. Ale tutaj trzeba pytać ludzi, którzy po prostu regenerują turbiny. Także działa, to odsyłamy. No tutaj to pudełko dostało kilka razy, także ktoś tutaj nie folgował. Tiguan 2, skrzynia deku 500 i wymieniam sobie tutaj mechatronikę. Powiem wam, że nie wiem, kto wymyślił ten filtr w tej deku 500, ale wymiana jego jest naprawdę delikatną męczarnią. Musiałem zdjąć ten przewód, ten przewód, ten przewód, filtr, bo naprawdę nie idzie tutaj się dopchać. I mało tego, ktoś go jeszcze nie dokręcił, bo się ruszał i takie delikatne opiłki się na nim zrobiły od skrzyni biegów z aluminium. Ale teraz jest dokręcony i będzie to wszystko śmigać. A pokażę wam jeszcze, jakie błoto jest tutaj. Nie wiem, skąd się wzięło, ale się wzięło. Mechatronika zamontowana. Niestety ten przycisk startu nie bangla. Niestety ma component protection. Kurde.
Niestety ma komponent protection i musimy go zdjąć, a jak go ściągam, niestety nie mogę wam pokazać. O, teraz wyskakuje błąd. I ten błąd brzmi transmission locket, coś takiego. Także jak go zdejmiemy, to przejadę się, zobaczę jak chodzi. Tiguan już bangla. Błąd sam się wykasował. On brzmiał coś, sterownik zablokowany, coś takiego, nie zapisałem go nawet. I tak, skrzynia troszeczkę szarpie. Ale tak, dwumast jest rozwalony, bo strasznie hałasuje. Zobaczymy, czy tu się coś da. Coś tutaj, jakieś adaptacje są, także poczekam, aż się olej nagrzeje i będziemy to jeszcze uskuteczniać. Volkswagen T5, taki naprawdę nawet niezły stan. Nawet powiedziałbym bardzo dobry. I tak, wymiana turbo. Turbo wymontowałem jakieś 1,5 godziny. Jakby nie było napędu na 4 koła, to można wyjąć chyba dołem, ale tak, to musiałem je wyjąć tędy tyłem, także poduszka do zdemontowania i łapa. A pokażę wam, jak wygląda zregenerowane turbo Reman, bo kosztuje naprawdę dużo. Bo na przykład Nissens do Outlandera kosztuje 6000 koron, a regenerowany Reman kosztuje chyba 9 albo 8. Także już wam pokazuję. Tak to wygląda. Komuś się nie chciało nawet tego ramienia prosto zakręcić. Chyba nie ma takiej potrzeby. Wypiaskowane grubym piachem. Chyba z nadbałtyku. Albo nawet grubszy chyba tutaj jest na plażach takich, tych kamienistych. Także wygląda tak, jak wygląda. Tutaj w tej piąteczce muszę wymienić jeszcze pompę wspomagania, bo coś wydaje z siebie dziwne dźwięki. I zobaczcie, jakie to jest wszystko dziwicze jeszcze. Nikt tutaj nic nie odkręcał. Nikt żadnego tutaj jeszcze gwintu nie zerwał. Aż się chce robić, naprawdę. Pompę wspomagania mam założoną. I zawsze, gdy to robicie, wypłuczcie sobie zbiorniczek. Ten na płyn, bo tam mogą być jakieś opiłki. Ja go umyłem, wyczyściłem. I tutaj mam jeszcze taki jeden problem, ponieważ ta rura od turbo, jak widać, ząbek się tutaj wyszczerbił, wytarł. I mam taki zamiennik z Gatesa. Coś się mieni w środku, tak jakby jakieś opiłki. O, patrzcie, zapakowana w folii była i pająk się wtrynił tutaj. Zaraz to umyję, założę. Ona po prostu nie ma tylko tego metalowego czegoś. To jest taki jakby tłumik szmerów, coś takiego. Ale jest nówka elegancka. Bo to się po prostu wyrabia, wyciera i olej tutaj ciekł. Ja to umyłem, ale tutaj jest wszystko zawalone olej. Także jeżeli wam ciekną takie połączenia, to najczęściej właśnie to tulejka się po prostu wyciera i to rusza się i dlatego to cieknie. Także tutaj jest chyba nowa rura. Także nie da się tego tak po prostu naprawić, trzeba to wymienić. Aczkolwiek pewnie są tacy, którzy to naprawiają. Ja nie umiem. Kiedyś próbowałem jakieś o-ringi grubsze montować, ale nic to nie dawało. Na koniec takie Vito. Wymieniałem tą skrzynkę rozdzielczą. A dlaczego? Bo stara straciła napęd. Także to na tyle w tych ciekawostkach. To kiedyś kosztowało w Polsce 17 500. Nowe. Także to na tyle w tych ciekawostkach. Narka.